Proszę Państwa, w niedzielne popołudnie gościmy w naszym studiu pana Sebastiana Drążczyka. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan Sebastian jest organizatorem festiwalu piosenki religijnej Kanan. Festiwal odbędzie się już w najbliższych dniach po raz siódmy. Jak powstał ten festiwal? Może powiedzmy kilka słów na ten temat. Tutaj trzeba wrócić do lat, do roku 1992, kiedy był taki boom tego typu festiwali. Niektóre imprezy wyszły jak gdyby spod ziemi, imprezy chrześcijańskie, imprezy religijne, początki Gaudefestu. No i we wspólnocie skupionej wokół duszpasterstwa młodzieżowego w parafii świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach powstał pomysł, żeby coś takiego mieć na mniejszą skalę może i dla naszego miasta, bo takie były początki. Rozumiem, że na ten festiwal pracuje cała wielka grupa osób, bo przecież mówi się o festiwalu piosenki religijnej Kanon, że jest profesjonalnie przygotowywany i myślę, że dzięki temu też przetrwał i ma aż 7 edycji, a zatem dużo pracy dużej grupy osób. Więc te lata to jest również nabywanie doświadczeń. Ponieważ pierwsze festiwale to był właściwie przegląd zespołów działających przy parafiach, zespołów oazowych. Natomiast z roku na rok impreza się staje, tak pani powiedziała, bardziej profesjonalna, a pracuje przy niej 30 osób, bardzo młodych ludzi, w wieku od 14 właściwie kończąc na 20 kilku latach. I to jest tutaj charakterystyczne i godne podkreślenia, że młodzież też potrafi się zorganizować i bezinteresownie całkiem pracować i żeby sobie ten festiwal również dla siebie, ale i dla wszystkich, którzy się z nim zetkną, po prostu stworzyć. Myślę, że właśnie to, iż młodzi ludzie pracują przy przygotowywaniu tego festiwalu, ma ten walor, że festiwal jest radosny, jest świeży i jest nie tylko świętem piosenki, bo przecież ma inny duchowy wymiar także. Nasze główne cele to przede wszystkim propagowanie piosenki religijnej jako jednej z form ewangelizacji jedności. Również prezentacja dorobku tych zespołów, które tworzą w duchu chrześcijańskim. I następna taka sprawa, która może nas różni od innych podobnych tego typu imprez, jest to konkretna pomoc finansowa na rzecz jakiegoś celu charytatywnego, który co roku jest inny. W tym roku wspieramy na przykład schronisko brata Alberta działające na terenie naszego miasta. Więc jest tu też taki akcent charytatywny w działalności naszego festiwalu. Myślę, że za chwileczkę porozmawiamy o tym, jak wypadnie tegoroczna edycja, o przygotowaniach, które już powoli dobiegają końca, ale żebyśmy poczuli troszkę klimatu tego festiwalu, posłuchajmy fragmentu piosenki w wykonaniu Tomka Radeckiego z zespołem. Tomek Radecki i jego zespół to Rudy Raciborskie, by odrobinę wczuć się w klimat tego wspaniałego spotkania muzycznego i religijnego młodych ludzi. Szarego życia pociąg twój wiezie cię. Każdego dnia na nowo pytasz go dokąd nie. Wielu ludzi jedzie z tobą w pociągu i każdy cieszy się, że jedzie, choć nie wie gdzie. Lecz ty z niego wyjdź i pociąg zmień, bo do piekła on wiezie cię. Choć wielu ludzi jedzie tam, ty wysiądź dziś i więcej już nie jedź nim. Dlaczego masz zatracić swoją duszę? Wysłuchaj Boga i obudź się. Od dzisiaj już inaczej będziesz żyć, bo Jezus podróż zabiera cię. Proszę Państwa, w tym roku 20 i 21 czerwca w Czerwionce Leszczynach po raz siódmy festiwal Kanan. Czy zgłosili się już uczestnicy tego festiwalu? Bo oprócz gwiazd przecież prezentują się zespoły mogące zaprezentować się szerszej publiczności także. Tak, gwiazdy też kiedyś zaczynały, więc my tutaj co roku zresztą zapraszamy i zespoły amatorskie, i gwiazdy, żeby jakoś może nie konfrontować, ale pokazać tym amatorom, że warto pracować. W tym roku wystąpi 15 zespołów amatorskich z terenu naszego województwa, ale są i goście spoza. No i 3 zespoły recitalowe, między innymi... To polećmy właśnie gwiazdy tak, tegorocznego festiwalu. Między innymi Antonina Krzysztoń, tutaj to nazwisko mówi samo za siebie. Jest znany nie tylko fanom muzyki chrześcijańskiej, muzyki religijnej,
Również zespół Sega Band, Justyna i Sega Band, zespół z Katowic, też już pewną pozycję na rynku muzyki gospel polskiej zdobył. No i taka może niezbyt znana, ale wschodząca gwiazda moim zdaniem, Joanna Rzeczniok, jest z pobliskich Palowic, blisko naszego miasta. I ja myślę, że każdy będzie mógł coś dla siebie znaleźć. Na pewno tak będzie i myślę, że warto też dodać, że każda edycja festiwalu Kanan jest nagrywana i później ukazują się kasety. Kasety, które możemy słuchać po festiwalu, już w domach słuchać tych wykonawców. Czy wstęp na festiwal jest płatny? Bo to czasami jest taka bariera finansowa dotarcia do miejsca, gdzie odbywa się festiwal. Jest płatny, aczkolwiek ja myślę, że to nie stwarza wielkiej bariery. Jest to 5 zł za koncert, taki symboliczny w sumie wkład. Ale ja myślę, że każdy, kto chce posłuchać naprawdę dobrej i różnorodnej muzyki chrześcijańskiej, poniesie ten wydatek. Tym bardziej, że te pieniążki, jak mówiliśmy wcześniej, trafią, przeznaczone są na cel charytatywny, tak jak jest każdego roku. A więc co, zaprośmy zatem wszystkich raz jeszcze, żeby zechcieli pewien trud wykonać i dotrzeć do Czerwionki Leszczyn 20-21 czerwca, tak? Dokładnie w Domu Kultury, w Domu Robotniczym Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko w Czerwionce przy ulicy Furgoła 73 o godzinie 16. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam. A ja chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę zakończyli piosenką Antoniny Krzysztoń, wykonawczyni, o której mówiliśmy, że będzie gwiazdą tegorocznego festiwalu Kanon, której nie trzeba nikomu rekomendować. Znamy doskonale jej twórczość, jej piosenki i te klimaty, które przeżywamy, słuchając tych utworów. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję Państwu.